Termometr w laboratorium wskazuje temperaturę zarówno w stopniach Celsjusza, jak i Fahrenheita. Jeśli rtęć w termometrze podniesie się do 56 stopni Fahrenheita, ile to będzie stopni Celsjusza? Istnieją dwa wzory pozwalające obliczyć temperaturę w stopniach Celsjusza na podstawie temperatury w stopniach Fahrenheita i odwrotnie. Są one współzależne. W kolejnej prezentacji wyjaśnimy, skąd się one biorą. Jest to swego rodzaju ciekawostka odnosząca się do zasad algebry. Musimy rozumieć, który wzór stosuje się w danym przypadku. Mamy podaną temperaturę w stopniach Fahrenheita, tak więc F równa się 56. Chcemy obliczyć, ile to jest stopni Celsjusza. W tym wzorze znamy temperaturę w stopniach Fahrenheita i możemy obliczyć temperaturę w stopniach Celsjusza. Temperatura w stopniach Celsjusza to 5/9 razy temperatura Fahrenheita pomniejszona o 32. 56 odjąć 32 to 24. Teraz 5/9 mnożymy przez 24. To to samo, co 5 razy 24 dzielone przez 9. Zanim pomnożymy, licznik i mianownik skróćmy przez 3. Dzieląc licznik i mianownik przez 3, nie zmieniamy wartości ułamka. 24 przez 3 to 8, a 9 przez 3 to 3. W liczniku mamy 5 razy 8, czyli 40, a w mianowniku 3. Ułamek niewłaściwy powinniśmy uprościć. Podzielmy więc 40 przez 3. 3 mieści się w 4 jeden raz. Zostaje nam 1, tu 1 i przenosimy 0. 3 mieści się w 10 3 razy i 1 reszty, przenosimy 1. Dopisujemy kolejne 0. Teraz wpiszmy przecinek. 3 mieści się w 10 3 razy, tak więc to 3 będzie się powtarzać w nieskończoność. Otrzymujemy wynik 13 i 3, 3, 3 w okresie. Tyle jest stopni Celsjusza. Możemy powiedzieć, że 3 mieści się w 40 13 razy i reszty 1. 13 i 1 trzecia stopni Celsjusza. Oto temperatura w stopniach Celsjusza, odpowiadająca 56 stopniom w skali Fahrenheita.